Choć dopiero październik, to już rozpoczęła się rejestracja sztabów Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. 33. finał orkiestry odbędzie się 26 stycznia 2025 roku. Znany jest już cel zbiórki. Orkiestra zagra dla oddziałów onkologii i hematologii dziecięcej. Rocznie, co roku w Polsce przybywa ponad 1300 nowych zachorowań na nowotwory u najmłodszych. Do leczenia potrzebny jest nowoczesny sprzęt. Karolina Komada. To laboratorium w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym w Katowicach działa dopiero od kwietnia. Choć funkcjonuje zaledwie kilka miesięcy, to użycie sprzętu już przełożyło się na szybszą diagnostykę pacjentów. Ta skróciła się z 4 dni do 24 godzin. Czyli my szybciej wydajemy wynik, a to jest najważniejsze, jeżeli chodzi o pracę w laboratorium. Wydać kompletny wynik. A jeżeli chodzi o mikrobiologię, to chodzi o wynik o lekowrażliwość, bo wtedy dokładnie wiemy, jaki ma identyfikację lekowrażliwość, dokładnie wiemy, jaki mamy patogen i na co jest wrażliwy. Czyli lekarz od razu daje antybiotyk, który jest celowany, który działa na 100% na to zakażenie i na ten mikroorganizm. Sprzęt medyczny trafił do pracowni diagnostyki mikrobiologicznej w katowickiej Ligocie przy wsparciu Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Finał 31. edycji dotyczył walki z sepsą. Głównymi materiałami tutaj to są posiewy krwi i to jest właśnie ta nasza sepsa. Oprócz tego mamy tutaj też posiewy z płynów mózgorodzeniowych, inne materiały, wymazy z ran. Mamy diagnostykę też w kierunku układu zakażeń układu moczowego, zakażeń układu pokarmowego. Tak jak już mówiłam, neurologicznego to mamy płyn mózgorodzeniowy. Niebawem orkiestra zagra ponownie, choć kolejny finał WOŚP dopiero 26 stycznia 2025 roku, to już wiadomo, jaki będzie cel zbiórki. Zagramy dla onkologii i hematologii dziecięcej. Ostatni raz graliśmy 10 lat temu także dla onkologii dziecięcej. Te 10 lat pokazało, jak bardzo można jeszcze skuteczniej ratować zdrowie dzieci, a także ich życie. A żeby ratować życie, potrzebny jest nowoczesny sprzęt. W Polsce co roku notuje się ponad 1300 nowych zachorowań na nowotwory u dzieci. Tylko na oddział hematologii i onkologii w Górnośląskim Centrum Zdrowia Dziecka trafia prawie 2000 pacjentów. Najczęstszymi nowotworami u dzieci są ostra białaczka limfoblastyczna czy guzy mózgu. Jeśli chodzi o potrzeby naszego oddziału, to jak sądzę, są one tożsame z potrzebami innych dziecięcych oddziałów onkologicznych w Polsce. To przede wszystkim sprzęt i aparatura służące do monitorowania i diagnostyki małych pacjentów, a więc pompy infuzyjne, aparaty USG, no a także takie najbardziej zaawansowane urządzenie do diagnostyki obrazowej, jakim jest rezonans magnetyczny. Podczas tegorocznego finału WOŚP zebrano ponad 281 milionów złotych. Ostatnia zbiórka przeznaczona była na zakup sprzętu do leczenia chorób płuc. Do 18 listopada trwa rejestracja sztabów WOŚP.